wiem, że było mnóstwo osób, które w to nie wierzyły. Ale jestem tu. Tak było na mecie. Wcześniej Martyna Wojciechowska i jej pilot Jarosław Kazberuk przejechali 16 odcinków rajdu, czyli 11 tysięcy kilometrów. Zaczęło się od startowej gali i nadziei po pierwszych odcinkach rajdu. No cóż, pierwsze koty za płoty tak naprawdę. Jeszcze się nie zaczęliśmy ścigać, ale przypominam, że chcę być tylko na mecie w Dakarze. Potem przyszło błoto na odcinkach europejskich. Kamienie i piasek dominowały w Afryce. Strasznie ciężki odcinek. Ja nie wiem, jak będzie dalej, ale po prostu tutaj trochę to przeszło nasze oczekiwania. Zmęczenie podczas tego rajdu okazało się trudniejsze do pokonania niż wydmy i setki kilometrów dziennie. Za 3,5 godziny w drogę. Przeciwnicy odpadali z walki. Zawodził albo człowiek, albo maszyna, albo też i jedno, i drugie. Dwukrotnemu zwycięzcy rajdu, Francuzowi Schlesserowi, spłonął samochód. Połamań i potłuczeń nikt nie liczył. Na trasie zginęły dwie osoby. Ciężki dzień. Jedną z ofiar rajdu był główny mechanik zespołu Toyoty, a właśnie samochodem tej marki jechała polska załoga. Kłopoty z autem dodatkowo wydłużały czasy przejazdów i skracały czas odpoczynku. Jesteśmy skrajnie wyczerpani. To już nawet nie jest zmęczenie, to jest skrajne zwierzęce wyczerpanie. Le drapeau polonais. Wczoraj do mety w Dakarze dojechali też dwaj polscy motocykliści, Jacek Czachor i Marek Dąbrowski. To nie był ich pierwszy przejazd trasą Arras Dakar, ale i im, mężczyznom, dał się on mocno we znaki. Martyna Wojciechowska i Jarosław Kazberuk nie wykluczają startu także w przyszłym roku. Marzą jednak o mocniejszym samochodzie. Wtedy będą chcieli powalczyć nie tylko o dojechanie do mety. A jeśli Martyna sobie coś postanowi, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak zrobi. Tomasz Sianecki, Fakty.